Zespół szkół elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych w Bielsku-Białej wzbogacił się o nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Pomyślano również o dzieciach. Przy szkołach podstawowych nr 1 i 37 oraz zespole szkół podstawowo-gimnazjalnym w Wapienicy oddano do użytku place zabaw. Kilkadziesiąt bielskich firm z branży turystycznej wspólnym działaniem w ramach tzw. klastra turystycznego próbuje stworzyć atrakcyjną ofertę skierowaną do odwiedzających nasze miasto. 24 kolejne pary małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego świętowały swoje złote gody. W Galerii Bielskiej BWA zaprezentowano kolekcję najnowszych dzieł sztuki zakupionych przez placówkę do własnej kolekcji. Zespół szkół elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych w Bielsku-Białej wzbogacił się o nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Tam, gdzie kolokwialnie mówiąc buzują hormony, tam młodzieży należy zapewnić możliwość zdrowego wyładowania energii. Gdzie jej ładunek może być bardziej skumulowany niż w dużej szkole średniej o typowo męskim profilu? Raczej trudno znaleźć takie miejsce. Mówiąc już bardziej poważnie, podobne boiska z kasy miejskiej powstają sukcesywnie na terenie szkół całego miasta. To przy mechaniku posiada nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 24x44 m i ponad 1000 m². Uczniowie będą mogli na nim grać w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę oraz tenisa. Na boisku znajdują się również dwa pola do gry w koszykówkę. Obiekt kosztował miasto ponad 400 000 zł. To jest kolejne boisko, które oddajemy. Myślę, że ta szkoła jakby mało która zasłużyła na to. Jest to największa w tej chwili szkoła zawodowa w naszym mieście. Znacznie ponad tysiąc uczniów. No i trudno taką dużą społeczność zostawić bez możliwości uprawiania sportu, a choćby nawet podstawowej sprawie, jaką jest lekcja wychowania fizycznego. Ta szkoła naprawdę miała marne boisko, jeśli można to w ogóle nazwać boiskiem asfaltowe, które kilkadziesiąt lat przeżyło i myślę, że najwyższy czas był na to, żeby wziąć i właśnie tej szkole sprezentować taki obiekt, jak dzisiaj tutaj mamy. Tu wiele talentów stąd wyszło z tej szkoły, między innymi wicemistrz olimpijski Pietrzyk, ale wielu innych również znanych sportowców. Myślę, że w tak dużej społeczności też nie jeden talent się objawi, ale trzeba stworzyć przede wszystkim warunki. Ja osobiście mam kolejną satysfakcję, że kolejna szkoła otrzymała takie boisko, bezpieczne boisko, boisko, na którym można rozgrywać praktycznie wszystkie mecze, bo i począwszy od tenisa, a poprzez piłkę siatkową, szczypiorniak, nawet piłkę nożną można tutaj grać, także myślę, że młodzież jest bardzo zadowolona, nauczyciele też, bo nie będą już udawać, że to jest lekcja wychowania fizycznego, tylko w solidnych, porządnych warunkach będą te lekcje tutaj odbywali. Pomyślano również o dzieciach. Przy szkołach podstawowych nr 1 i 37 oraz zespole szkół podstawowo-gimnazjalnym w Wapienicy oddano do użytku place zabaw. Place są nowoczesne, kolorowe i bezpieczne, a korzystające z nich dzieci uśmiechnięte jeszcze bardziej. Koszt ich budowy to prawie 500 000 zł. Połowa pochodzi z rządowego programu Radosna Szkoła, druga zaś z budżetu miasta. Prócz czysto rekreacyjnych funkcji, place zabaw mają też ułatwić najmłodszym uczniom, 6-latkom, przystosowanie się do szkolnych rygorów. W każdej z 3 szkół dzień oficjalnego otwarcia placu był prawdziwym świętem. To jest to już 7 taki plac zabaw, który otwieramy. Jeszcze dzisiaj 2 otworzymy, także w sumie już 9 takich placów zabaw będziemy mieli, znaczy mamy już w naszym mieście. Będziemy się starali oczywiście, żeby coraz większa ilość szkół miała te, bo to jest naprawdę zabawa i nie tylko w godzinach szkolnych, bo również, jak tu opowiadają mi tutaj kierownictwo szkoły, również po południu cieszy się wielkim powodzeniem, bo jest tu przecież osiedle również i babcie, mamusie przychodzą po południu z dziećmi, mają tutaj te dzieci naprawdę bardzo, podkreślam to, bardzo bezpieczne, bezpieczną zabawę. Te wszystkie elementy są bardzo przemyślane i mogą naprawdę tutaj dzieci szaleją, ale przy okazji bardzo bezpieczne i to jest bardzo ważne. Kilkadziesiąt bielskich firm z branży turystycznej wspólnym działaniem w ramach tzw. klastra turystycznego próbuje stworzyć atrakcyjną ofertę skierowaną do odwiedzających nasze miasto.
Nie od dziś wiadomo, że razem można więcej. W Austrii od lat jednym skipasem można się posługiwać w całych miejscowościach, a nawet regionach. Ułatwia to życie turystom, jest w efekcie tańsze, a miejscowe firmy mogą liczyć na większy napływ gości. Nasze miasto w ramach unijnego projektu Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej skupiło już grupę firm chcących działać razem. Nad całością patronat organizacyjny przejęło miasto. My jako miasto dajemy możliwość działania. Jest się do kogo zwrócić, jest ktoś czy coś, ten lider, który konsoliduje, który tworzy możliwość także finansową spotkań, konferencji, różnego rodzaju eventów, jak się to teraz modnie nazywa, w których uczestniczą wszyscy członkowie klastra. Natomiast to, co ten klaster stworzy, nie będzie to tylko i wyłącznie domeną lidera, czyli gminy, ale to będzie nasze wspólne dzieło. Tych wszystkich podmiotów w tej chwili mamy 80, jeśli nie więcej, które do klastra przystąpiły. Przy czym tu trzeba powiedzieć jedną istotną rzecz. Myśmy dostali dofinansowanie w wysokości prawie 800 tysięcy na stworzenie klastra, ale to jest tylko i wyłącznie na stworzenie pewnej marki i pewnego sposobu myślenia o wspólnym interesie, jakim jest rozwój branży turystycznej w Bielsku Białej. Natomiast później, to znaczy na koniec roku 2013, kiedy klaster przestanie już funkcjonować, cała ta inicjatywa klastrowa musi przekształcić się w lokalną organizację turystyczną, w LOT tak zwany, w skrócie. I dopiero wtedy zobaczymy, jak ta konsolidacja wokół naszego wspólnego interesu branży turystycznej, jak ona zafunkcjonowała i co ona wydała jako owoc. Klaster turystyczny właśnie uruchomił swoje biuro. Mieści się w hali pod Dębowcem. Jego organizatorzy liczą na jeszcze większy napływ firm, którym zależy na kooperacji i wspólnym tworzeniu ciekawych i atrakcyjnych produktów turystycznych. Najważniejszą naszym zadaniem w ramach klastra jest integracja wszystkich podmiotów. Także chcemy, żeby wszyscy członkowie ze sobą się zapoznali, przedstawili swoje oferty i zaczęli współpracować ze sobą razem. To musi być inicjatywa oddolna. Także każdy z członków klastra, jeżeli się zaangażuje, ma szansę zintegrować się i w tym efekcie synergii wypracować coś ciekawego. Nowy produkt turystyczny, nową ofertę. Tak naprawdę chcemy wylansować Bielsko jako miejsce, do którego turyści mogą przyjeżdżać i spotkają się z ciekawą ofertą, którą tworzą różne podmioty, począwszy od gastronomii, hotelarstwa, różnych stoków, lodowisk, basenów. Dwadzieścia cztery kolejne pary małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego świętowały swoje złote gody. I tym razem w bielskim USC rocznicę półwiecza małżeństwa obchodzono przez 2 dni. We wtorek 12 par oraz dzień później kolejne 12. W święcie uczestniczą również zaproszeni członkowie rodzin. Jest więc podwójnie uroczyście. Honorowe medale przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej zwyczajowo wręcza prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. Tym razem w obecności księdza Jana Sopickiego z pobliskiej parafii Opatrzności Bożej. Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia, kwiaty, wspólne zdjęcie i czas na toast oraz małą kawę. W Galerii Bielskiej BWA zaprezentowano kolekcję najnowszych dzieł sztuki zakupionych przez placówkę do własnej kolekcji. Każda szanująca się galeria nie tylko organizuje wystawy, ale i stara się gromadzić dzieła sztuki. Powodów jest wiele, ale najważniejszy to ratowanie dziedzictwa kulturowego i zachowanie go dla potomnych. Nie inaczej postępuje jedna z najwyżej ocenianych w Polsce samorządowych placówek, Galeria Bielska BWA. Zakup w mijającym roku 22 dzieł był możliwy dzięki dofinansowaniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego z programu Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej. Oprócz malarstwa w dolnej sali, gdzie umieszczono wystawę, zaprezentowano również rzeźby, fotografie i wideoinstalacje. Prace pochodzą zarówno od wybitnych polskich artystów, jak też cenionych twórców średniego i najmłodszego pokolenia, których wystawy odbyły się ostatnio w Galerii Bielskiej BWA. Znalazły się tu też obrazy z ostatniego Biennale Malarstwa Bielska Jesień. To są bardzo piękne prace. W ogóle wystawa, myślę, że cieszy się wykazuje się dużą urodą, taką
sensualną, czy też można tutaj dostrzec różne techniki i przez tą różnorodność wystawa jest bardzo ciekawa, a prace są naprawdę bardzo ważnych artystów, właśnie zarówno lokalnych, jak i o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, ponieważ rzeczywiście udało nam się pozyskać tutaj prace takich artystów jak Zofia Kulik, Zbigniew Libera, nieżyjący już Marek Kijewski, Andrzej Lachowicz, artyści z grupy Jarosław Modzelewski, Ryszard Grzyb, Włodzimierz Pawlak, Koji Kamoji, jeden z najważniejszych artystów pochodzenia japońskiego, taki przedstawiciel minimalizmu, ale też i prace artystów z Bielskiej Jesieni tegorocznej, ubiegłorocznej, jak Paweł Matyszewski, z Bielska Białej Dariusz Fodczuk. Kupiliśmy także przepiękną pracę Izabeli Gustowskiej, Dzieci dawno już śpią, która była pokazywana tutaj w 1996 roku na wystawie Kobieta o kobiecie. To jest też taką cechą naszej kolekcji, że staramy się kupować prace artystów, którzy tutaj w Bielsku Białej już kiedyś zaistnieli, mieli swoje wystawy, brali udział w jakichś projektach i czasami udaje nam się kupić właśnie prace, które tutaj już w Bielsku Białej widzieliśmy.